Witam serdecznie. Szachista października. Gary Nelson Kasparow. Proszę bardzo. A my co będziemy tam opowiadać bajki? O Kasparowie. Jego przeciwnikiem jest taki jakiś szachista, nie wiadomo skąd. Podobno z USA, podobno Oluś ma na imię. A takie nazwisko z 2N, że trudne do wymówienia. Francuska miejscowość też jakaś trudna do wymówienia. 76 rok, Kasparow czarnymi. A zasuwa swój ulubiony system. I tu są zdania naukowców modzielone. Można skoczkiem na C6, można skoczkiem na D7, można gońcem na D7. W tamtych czasach grywano skoczkiem. I takie warianty, o, można spotkać, jak grywa teraz Szipow. Szipow, który był partnerem, czyli chłopcem do bicia dla Kasparowa przez wiele lat. Koń C3, bicie, bicie i powstała normalna sycylijska. I teraz E5, programowe uderzenie. Czarni nie dają białym przewagi, nie dają pchnąć pionka na E5. No nie dają. H6, to nie puszcza gońca na G5, bo jak goniec zbije konika, białe zwiększyłyby przewagę na białopolowej części szachownicy. O, na przykład, o tu. Ładne zielone takie. Naprzód. A, ruchy na przemian robimy. No to najpierw tak, potem tak, w długą. Wieża AD1. I tu, ponieważ pion nie ma gońca na G5, skutecznie zbrojony przez gońca, hetman jest niegroźny. Trzeba rozwinąć, wprowadzić do gry wieżę i gońca białopolowego. A6. A6 i tu grywano różnie. Poprzecznie i podłużnie, jak mówią muzykanci moderni. No Maciuś tak mówi. I hetman C7. Linia C jest dla czarnych. Sycylijska linia C jest dla czarnych. A4. No już B5 chciał zagrać. Koń C5. Oczywiście na C5 będziemy bić hetmanem. Błąd. Nie wytrzymał nerwowo tego skoczka na C5 i zrobił pierwszy błąd. A jak wiemy, 3 błędy to jest szachmat. No trzeba zbić. I czarne mają parę gońców, chociaż wydaje się, że goniec F8 taki kiepskawy. Ale tu szykują B5, jak to mówią. Z planem B5, jak powiedział młody taki goniec D7. No wreszcie skończył rozwój. Co ciekawe, gońce strzelają na dwa skrzydła. Koniś póki co stoi kiepskawo. A goniec na B3 też nie za bardzo. B5. A5, no wieża na linii B nie ma nic do roboty, przechodzi na linię C, a ta broni punktu F7 z nadmiarem. Po H3 pozycja byłaby w miarę równa. Skoczek wraca, ale ktoś powie, on już tam był i będzie miał rację. Goniec E6, tego by się nikt nie spodziewał. Ale chodzi o osłabienie pola C2 i pola C4. Wieża FD8, bronimy z nadmiarem. Na linii D biały może i upięciokrotnić swoje ciężkie figury, ale nic to mu nie da. I puszczony został punkt D5. Tu widzimy, piony kryją, dużo kryją, a wieża o takę. A biały nie ma gdzie stawiać figur, hetman B3. Tu chcę wziąć z tak zwanym szachem, trzeba zasłonić. Zaatakować czwórkę. Teraz już można wziąć. I jak wieże się nie bronią, wymienić jedną wieżę. Wieża nie może się cofnąć, bo ta wpadnie, zbije i wpadnie na dwójkę. Więc wybił. I wybił. Król H2 i powstaje tak zwana sycylijska końcówka.
Ona jest bardzo, bardzo ciężka dla białych. Pogoniec d8, partia się szybko kończyła. Kasparow chyba zrobił przedruch. No on jak był juniorem, a zdarzało mu się robić przedruchy, był impulsywny. To mówią Francuzi premów, premów. A my mówimy przedruch. Skoczek E1 to jest, jak widzimy, spóźnione. Może nie widział, że mu koniś napadnie na wieżę. A teraz mu napadł na pionka A6. No ale ponieważ jeden pion trzyma dwa, a tu pójdą, więc przewaga jest, tylko trzeba pomyśleć, co zrobić, bo pion D4 nie będzie dobry. Jak zmusić białego, żeby wybił na D5? To jest nasze marzenie. I teraz no, trzeba było króla pociągnąć. Wieża C3 też można grać. Deplasujemy wieżę, a biały się nie dał zdeplasować. Zdjęcie jednego piona jest istotne, bo pion B4 stoi na czarnym. Jak go zbierzemy, będzie luźniej, będzie, krótko mówiąc, czym oddychać. I to należało próbować od razu D5, od razu D5. Jak wieża odejdzie, huknąć tam na dół. Goniec D4, no goniec stoi pięknie. Ale blokuje piona D, no to tak pięknie, ale blokuje piona D. Pion D będzie musiał iść nieco wolniej. Pan szachuś i F3. No, piony bardzo ładnie, goniec im krzywdy nie zrobi, ale jak stanie tu, jakby tu, to będzie siatka matowa. Siatka matowa. No to powinien grać tutaj właśnie. Powinien tu grać, łapać te czarne pola, sprowokować. No jak jakieś takie o, to tu. I jak tu, to tu i siatka matowa. Albo tu i zabieramy piona. No, tak mógłby sobie zaszaleć. Zagrał wieżą na A3 na konisia. I wieża C6 teraz już przegrywa. Już proszę zobaczyć, jak jaką żelazną rękę miał młody Kasparow. Wieża C3. Proponuję zmienić wieżę. Na tym polu też chętnie. Koniec zaatakował piona, ale on już wie, że koniś ginie. Jak ten koniś ma iść? Tu nie, tu nie, tu nie. I chyba tego nie przewidział. Tu też nie. W zasadzie zostały mu dwa pola. Takie i o takie, ale stąd też daleko nie pójdzie. No próbuje wyjść przez C6, no ale przez C6 też nie wyjdzie, bo goniec z C3 utechniczni go. Idzie po niego. Król G3, nie wiadomo co dookoła. A, po białych idzie. No F4 dawało szansę. Król G4 zwolnione. Teraz należało oczywiście zagrać G6. G6 najprościej wygrywało. Ale król D7 niewiele gorsze. Tu można policzyć do końca. Król C7. Bijemy, bijemy. Idziemy po konika. Idziemy po konika. No konik bierze pionka. I z pionem H nie wygramy, ale z samym pionem, ale jest pion E. Pion, z pionem E wygramy. Bijemy. Tu nie pomaga. Pchnięcie piona nie pomaga. Bo zdążymy go złapać. Bo go zdążymy złapać, więc pchnięcie piona nie pomaga. No jak zbił. Goniec F8 i niespodziewanie. Biały może i wygra, a może nie. Nie ma to znaczenia, czy on tego gońca wygra. No on już tu podełko pokazuje, bo Maciuś prosił, żeby pokazywać do końca, żeby mógł potem swoim uczniom pokazać, żeby tłumaczyć. I tu pion dochodzi i jest mat. Dziękuję za uwagę.